Dzisiejszy film przejdzie do historii. To, co EA odwaliło, to jest po prostu hit. No ale zresztą zobaczycie sami. Pierwsza liga w Rivalsach. Bierzemy oczywiście nagrody za drugą opcję, czyli niewymienne. Duża paczka rzadkich piłkarzy razy 2 i dwie paczki za 45 koła. Głównie biorę to po to, żeby potem z tego zrobić jakieś rozbudowy Bundesligi, bo wiecie, że ciągle poluję na karty z Bundesligi, przede wszystkim z Bayernu. No już jedną fajną trafiłem na bocznym koncie i na głównym w sumie też. Ale jeszcze liczę mimo wszystko na coś więcej. Także pierwsza paczka, czy tutaj będzie coś ciekawego? Ekrany tylko. Belgia, SN, Mertens 8-4. Druga za 45. Jeden totsik, będę zadowolony z tych paczek. No tutaj, no nie ma nawet ekranów, ale też jest Belgia. No i teraz totsik, proszę, i jej. Ekrany. Bramkarz, co ja gadam, bramkarz, rany, 8-3, bramkarz za 100 koła, nie no, te nagrody, nie grajcie rywalsów, nie wiem, mi tak nie oddają nigdy te rywalsy, przynajmniej dobrze, że tyle tu jest złotych rzadkich kart, to sobie je za chwilę poprzepalam i otworzymy jeszcze rozbudowy, no ale jak widzicie, ostatnia paczka nadziei, czy będzie toc? Proszę, 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 Salah, Salah, no przez chwilę, myślałem, że naprawdę Salah, no ale Salah to nie jest, oprócz niego Foden, nie no, ten Hegazie to tylko i wyłącznie foder. I jakieś duplikaty, także ja za chwilę to poprzepalam. W ogóle trochę mnie odkleiło i zacząłem grać Scott Bates i okazało się, że mam 24 tysiące punktów prawie. Także elita na pewno będzie, zwłaszcza, że mam tylko połowę meczów do rozegrania, także jak się postaram, no nie no, raczej do top 200 nie wejdę. Ale elita 1 może siądzie, to pierwszy raz chyba w historii mojego kanału będzie coś takiego Scott Bates. Zrobiłem 5 paczek Bundesligi Premium. Jak tutaj nie będzie żadnego totsa, to ja naprawdę nie wiem, co ja muszę zrobić, żeby tego totsa trafić. Bo już otworzyłem ponad 20 takich paczek i żadnego totsa jeszcze nie ujrzałem. Także mnie to zastanawia, bo z Bundesligi, przepraszam, z Premier League to co chwilę leciał z tych paczek jakieś Trippiery i inne. A tutaj nawet biednego Hoffmana mi nie chcą dać. Ale w pierwszej paczce ktoś dobry. Nie, przecież ja go mam. Jej. Jej. Jej Sports. Prosto w oczy mi się popatrzcie. EA Sports. Ja go, kuźwa, mam niewymiennego. Po co wy mi go dajecie? Po co? Co ja mam z nim zrobić? Dobra, na Quixel, bo nie mam na co to przepalić, potem najwyżej sobie go odzyskam. Karta za 200 koło. No nie mogło być to SO. Nie mogło być to SO. No ale dobra, jest dobry znak, że w pierwszej paczce już narzekałem, że nie trafiam paczce. W drugiej jest 85, także coś tam mimo wszystko z tych paczek leci. Jeszcze 3 takie przed nami. No, jak już widziałem tutaj SO i Delicta, wiecie jak ja chcę jeszcze jakiegoś gracza Bayernu trafić. By było niesamowite, ale znowu są ekrany, to też ciekawa sytuacja. To będzie 8-3 niestety. Może kolejny tocik. Nie, ale ciągle ekrany lub toc. No to będzie Angelinho. No i ostatnia, czy zakończymy tocem tak jak rozpoczęliśmy? Proszę tylko nie duplikat. Na ten moment prawdopodobnie ostatnia taka paczka, no jeszcze pewnie porobię je po otwarciu ważnych meczów i różnych tam innych paczek o 19, co za chwilę zresztą będzie, ale proszę i jej. Ktoś inny niż Davis, Frimpong, inne szroty typu Hoffman. Toc. Proszę, 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 proszę. Jestem oazą spokoju. Nie skomentuję tego, bo wczoraj widzieliście moją reakcję na niego. Dopiero co go przepaliłem, on wrócił. Co z tego, że mam już go czerwonego? Noż nie mógł być ten Mane nawet, ani Goretzka. To jej to po prostu oni sobie, oni się tam śmieją teraz w Kanadzie ze mnie. Oglądają moje filmy i myślą tylko jak tu mnie strollować. Wiedzą, że Tots Moment są tylko 3 aktualnie do trafienia z Bundesligi. No i specjalnie dają mi tylko tego, którego już mam i którego już nie chcę nigdy więcej na oczy widzieć. Słuchajcie, ja tak łatwo się nie poddaję, także kolejna rozbudowa. Ale jej też się nie poddaję, no znowu ty, no ile razy mam cię widzieć. Dobra, jest 19 i o 19 pojawił się taki Malen w SBC. Tylko skład 8-4 na niego trzeba dać z tego co pamiętam. Tak, 8-4 i toc.
Powiem wam, jak macie skład z Bundes, to można go zrobić, ja chyba na Road to Glory go zrobię, bo tam wiecie, że z kodu nie mam. Naprawdę karta ocenia pozytywnie. To już moje szóste podejście do paczki 81 plus razy 11 z Bundesligi. Jak teraz nic nie odda, to ja naprawdę nie wiem, kiedy ja mam coś jeszcze dobrego z Bundesligi trafić. Na razie muszę wysłać Orbana do klubu i za chwilę otwieramy tą pakę. Całość gotowa. I jej, jak nie teraz, to kiedy? No proszę, dajcie mi coś dobrego z tego, bo już otworzyłem naprawdę 6 takich paczek, ani razu nie miałem toca, powiem wam więcej. Rzadko z tego mam jakiś walkout w ogóle, więc EA Sports, dajcie. Nie daliście po raz kolejny, no co to ma być? Nawet nie jest Neuer. 8-6 z takiej paczki. Wy żarty sobie robicie ze mnie. A tak w ogóle to dzisiaj o 19 wyszły też nowe PD do odblokowania. Sezonowa wymiana to z La Liga, także niedługo będę miał 30 poziom, ale to co mnie ciekawi i myślę, że was, to jest na przykład zadanie za wykonanie Ronaldinho w SBC, czyli będzie SBC o Ronaldinho i będzie SBC o urodzinowego Puskasu. No ja go mam, więc na pewno nie zrobię, ale to już właśnie w zasadzie jej samo sobie zlikowało. Te dwie karty będą na pewno w SBC, bo tutaj już to zapowiedzieli. Mam jeszcze paczkę dwóch piłkarzy 84+, może tutaj coś, to jest zasadzony. No nie, ale jest walkout, więc no foderu trochę mi brakuje, powiem wam szczerze. A to jest 8-6 Thiago Silva. Nie no, ale tutaj to już musi coś wylecieć. Tyle grałem tych squad battles i mam w końcu paczkę 5 piłkarzy 85+. Jak tutaj nic nie trafię, żadnego toca, to już nie wiem. I jej chyba się na mnie uwzięło. Na te tocy z Bundesligi, na moje ulubione tocy. No nie chcę nic lecieć, no ale zobaczmy, ja nie gadam więcej. Proszę, żeby coś tu było. Poszło. No i jest toc. Z Bundesligi, Niemcy. No, nie oddało, nie oszukujmy się. Nie jest to karta, no trafiam go chyba czwarty, piąty raz. Oprócz tego też tutaj w tej paczce nic nie ma. Jeszcze paczki Bundesligi kilka porobię. Na razie tą sobie otworzymy. Jej, proszę. Dobra, tylko jaki? Oh, hello there. Jestem oazą spokoju. Oh shit, here we go again. Wytłumaczcie mi jedną rzecz. W FIFA Bundesliga jest ile toców? 20? A jej mi daje duplikat Davisa. No ja nie wiem, nie wymienię duplikat Davisa. Po co mi te karty? Frimpong Davis dzisiaj? Co jeszcze trafię? No De Bruyne jeszcze, że się trafi. Nie wiem, i jej ma jakiś ze mną ewidentnie problem. Jest tyle toców. Kimiś przecież tyle samo kosztuje. To nie możecie mi dać Kimisia? Nie rozumiem. Dobra, gdzieś muszę przepalić tego Davisa. No, przepalam go na Gnabry'ego. Wiem, że jutro będzie ikona odświeżona, ale ja tego Gnabry'ego sobie potestujemy jutro w kwalifikacjach na live'ie, także zapraszam was bardzo serdecznie. A nie gram o byle co, bo gram przecież o dobre karty. Kto wie, ten wie. Challenge na 3000 subów wleciał. Może z tej paczki jeszcze coś też wleci. Nie. Cały Gnabry również gotowy. Powiem wam, karta spoko. Jednak trochę droga, ale jako ja jestem fanem Bayernu, to wiecie, że to był must have, żebym go zrobił. Potestuję za Jairzinho. Może według was to jest głupie, ale wiecie, ja już chcę się bawić tą grą. Grać czymś nowym, bo ten Jairzinho to ja gram od grudnia, jak nie wcześniej. No jak wyszedł z SBC, to od razu go zrobiłem. A ten Gnabry, powiem wam, naprawdę fajne statystyki ma. Dobre gwiazdki, dobre przyspieszenie, dobre wszystko, dryk. No... wydaje się kompletnym skrzydłowym, jak nie SPO. Ale czekajcie, tu jest Todd za Gnabry'ego, wymienny. Brazylia! No musiał być ten typ. No ale 15 koła zawsze chyba wpadnie, czy tam 13. Nie wiem, jak teraz foderek stoi, więc widzicie, Gnabry się zwrócił, można by rzec. I jej, zakończmy ten odcinek tocem i to nie duplikatem. Jak widzicie, mam dokładnie 0 końców, 0 FIFA pońców, 0 gwiazdek. To jest jakiś sposób, żeby jej się zlitowało nad moim kątem i nade mną. No, ekrany mi dali. Niemiec, SO, Hummels. No powiem wam szczerze, EA zaskoczyło mnie dzisiejszymi trafami. Niby fajne karty, ale dobrze wiecie, że one mi są niepotrzebne, bo już mam... miałem ich w klubie w zasadzie, bo Davisa już pożegnałem jednego. Także widzicie, tak nowe składzie prezentuje się. No Gnabry'ego sobie zrobiłem, potestujemy go jutro w kwalifikacjach. A właśnie, w kwalifikacjach gram. No prawdopodobnie o Besta
I inne tutaj karty z ławki, bo tam dobijecie chyba 250 łapek, także będzie o co grać. Zobaczymy, kogo będę musiał przepalić, także zapraszam was na live'a, godzina 15. Trzymajcie się, cześć.